żebyśmy po prostu mogli wspólnie spędzić czas. Chciałbym, żeby to stało się nie taką doraźną akcją, że tam kiedy, na 20 lipca, nie, wcale to nie o lipiec chodzi, ale chodzi o to, że człowiek ma wewnętrzną potrzebę, żeby popracować rzetelnie, a później rzetelnie odpocząć, a później kulturalnie też stanąć jak trzeba i przed Panem Bogiem i powiedzieć: Panie Boże, dziękujemy Ci za to, cośmy osiągnęli, ducha nie zgasimy i będziemy rzetelnie nadal pracować. Bo wiemy, że już teraz nam nikt nie da nic za darmo, tylko będziemy mieli to, co sobie załatwimy, co sami wypracujemy i to, co sobie urządzimy. Taka jest rzeczywistość. A że czasem jest nam troszkę ciężko, to miejmy tą świadomość, że jesteśmy na dobrym kierunku, ale jesteśmy na dorobku. I taka jest prawda, jesteśmy na dorobku, kochani. I jeżeli nam czasem jest ciężko, to spróbujmy się uśmiechnąć do siebie i będzie nam lżej, łatwiej, przetrwamy i osiągniemy cel, do którego zmierzamy. A każdy wie, do jakiego celu zmierza.